Cześć, siemaneczko. Dzisiaj kolejne przedstawienie węży zbożowych. Tym razem jest to odmiana Amelanto. Jest to dosyć fajny wężyk. Jest to samiec. Jak możecie zauważyć, kolory jego są dosyć fajne. Niedawno przychodził wylinkę, także jest z nim trochę zabawy. Z takich szczegółowych informacji powiem wam szczerze mówiąc to, że dużo bardziej szybciej rośnie niż ta samica odmiany Classic Hypo. Także jest naprawdę dosyć fajny, jest naprawdę dosyć narwany, ale to, co dzisiaj nas interesuje, słuchajcie, to jest tak naprawdę etap, kiedy będziemy karmić naszego takiego małego pupilka i spróbujemy go sobie nakarmić, tylko niech on się najpierw troszeczkę uspokoi i spróbujemy podać myszę. Noworodka mysiego, z nim nie ma problemu, jeżeli chodzi o karmienie, on już go po prostu wyczuł, on już wie, że to jest on, że to jest jego jedzonko. No i automatycznie już. Automatycznie on sobie już go ściacha. Tylko żeby nam nie uciekł za bardzo. Oj, przepraszam, trochę zadrgania. Taki statyw. Dobra, jego od tyłka w stronę, ale on w jego przypadku tu nie będzie z tym żadnego problemu, dlatego że on jest dużo większy niż tak naprawdę samica. A są w sumie z podobnego czasu, kiedy się rodziły, ale o wiele szybciej rośnie mi samiec. Thank you.